Poniedziałek, 9 września, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Zaczynają się poważne utrudnienia na drogach w Katowicach. W poniedziałek, 9 września, PKP PLK rozpoczęły przebudowę wiaduktu na drodze z Katowic do Mysłowic, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad swojego wiaduktu nad drogą ekspresową S86 z Katowic do Sosnowca. Choć to dopiero początek nowej codzienności wśród wyznaczonych objazdów, porannych korków i zmienionych rozkładów jazdy, to mieszkańcy województwa nie kryją zaskoczenia i niezadowolenia. Karolina Komada. To dopiero początek wielomiesięcznych prac, które będą powodować bardzo poważne utrudnienia w ruchu. Troszkę się zdenerwowałem, bo przejazd jednak jest uniemożliwiony, jak widać, ale jeżeli chodzi o przejazd, to bardziej znaki są moim zdaniem źle porozmieszczane. Ciężko się domyślić, gdzie jak dojechać. GPS-y jeszcze były nie zaktualizowane, wczoraj mi się wydaje, więc... A dla pieszych? No co no, lekka przejażdżka taka górska na nogach, można by rzec. No tutaj przynajmniej trzeba zdążyć teraz, bo za 15 minut jedzie autobus, nie? Jak ten tutaj przyjedzie. No i trzeba tu po prostu iść, a jak jest ciepło, jednak człowiek jest wiekowy, żona też jest, no to jednak te 15 minut w słońcu jest bardzo źle. Są jednak też tacy, którzy do utrudnień związanych z wyburzaniem i budową nowego wiaduktu w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino w Katowicach podchodzą ze zrozumieniem. Wie Państwo, no mi się droga nie skróciła. Mam taką samą drogę, na razie tutaj udostępnili nam przejście dla pieszych i na razie nie narzekam. Cieszę się, że będzie coś dobrego i nowego zrobione. Utrudnienia nad drogą S86 mają potrwać 2 lata. W poniedziałkowy poranek zostały wprowadzone pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Na czas wyburzania wiaduktu wyłączyć z ruchu jedną nitkę na Sosnowiec. Ruch odbywa się po 2 pasy w każdym z kierunków jezdnią na Katowice. Ten etap powinien potrwać około 3 tygodni. Następnie przejdziemy na wyburzanie wiaduktu na jezdni przeciwnej i też będziemy stosowali tą samą organizację, czyli z wyłączeniem jednej jezdni. Wyłączony został też jeden pas na ulicy Bagiennej. To z kolei droga Katowice-Mysłowice. Tam rozpoczęły się prace na wiadukcie nad torami kolejowymi. To część wielkiej przebudowy linii E65. Ma tu powstać konstrukcja przystosowana do układu 5-torowego, a także 2. nowy wiadukt. Ruch samochodów jest prowadzony wahadłowo. Ruch pieszy został skierowany na ścieżkę pieszo-rowerową, która jest zlokalizowana po południowej stronie ulicy Bagiennej. Natomiast pociągi kursują zgodnie z rozkładem jazdy. I ten etap prac zaplanowano na 9 miesięcy. Po wykonaniu połowy wiaduktu ruch drogowy w obu kierunkach będzie przełożony na jego nową część, a wtedy zostanie zamknięta jezdnia w kierunku Mysłowic. To tylko początek utrudnień. Za tydzień ma zostać zamknięty przejazd pod wiaduktem przy ulicy Granicznej, a za 2 tygodnie przy ulicy Mikołowskiej. PKP PLK wciąż nie jest w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądała organizacja ruchu w tym obszarze. Walający się po chodnikach i drogach rowerowych hulajnogi elektryczne to obrazek dobrze znany z większości polskich dużych miast. Częstochowa to kolejne z nich, które chce to uporządkować. Miasto zamierza odholowywać nastrzeżony parking hulajnogi, które stoją w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Paweł Jędrusik. Choć akurat w poniedziałek w Częstochowie nie było łatwo trafić na źle zaparkowaną lub porzuconą hulajnogę elektryczną, to mieszkańcy nie mają wątpliwości. Parkują jak chcą. Gdzie im się skończy ta cała ważność, to spotyka się na każdym kroku. Przed domem, nad rzeką, w parku. Teraz 3 po drodze spotkałam. Takie opinie potwierdzają w Urzędzie Miasta, dlatego już niedługo usuwaniem hulajnóg z dróg będzie zajmować się Straż Miejska. Będą trafiać na płatny parking. Samo usunięcie będzie kosztować 166 zł, a każda doba na parkingu kolejne 32 zł. Są wyznaczone miejsca do tego, żeby hulajnogi parkować, no, natomiast no, są przypadki rzeczywiście dosyć drastyczne, jeżeli chodzi o to, jak te hulajnogi są zlokalizowane, zaparkowane, porzucone, przewrócone. Bo nie w każdej sytuacji Straż Miejska w Częstochowie będzie interweniować. Miastu zależy na tym, aby zająć się głównie tymi skrajnymi przypadkami. My będziemy mogli się zajmować tylko hulajnogą, na przykład, która będzie na ścieżce rowerowej porzucona, jeżeli będzie na chodniku porzucona i będzie
będzie przeszkadzać w poruszaniu się dla pieszych, jeżeli będzie znajdować się w pasie drogowym. Natomiast nie będziemy usuwać, nie będziemy mogli zlecać usuwania takich hulajnóg, jeżeli na przykład będzie na trawniku czy gdzieś w obrębie jakichś tam krzaków. Gdy hulajnoga trafi na parking, opłatą ma być obarczony operator systemu, a ten zapowiada, że będzie egzekwował opłaty od osób odpowiedzialnych za niewłaściwe odstawienie hulajnogi. I w takim przypadku, jeżeli dojdzie do odholowania takiej hulajnogi przez Straż Miejską, na użytkownika z naszej strony, z firmy Bolt, może zostać nałożona kara na takiego użytkownika. Z podobnym problemem zmagał się Kraków. Tam wprowadzono tak zwane punkty mobilności. To do nich hulajnogi są przewożone, a płacą za nie trzy największe firmy oferujące hulajnogi w mieście. Na samym początku samych tych punktów, tak jakby mobilności, czyli miejsc, w których można pozostawić taką hulajnogę i tak samo można wypożyczyć taką hulajnogę u nas w strefie, czyli tak jakby w terenie wewnątrz drugiej obwodnicy, było 170, teraz jest ich 323. Porzucone byle gdzie elektryczne hulajnogi to problem widoczny w większości miast, w których działają wypożyczalnie tych pojazdów. Teraz wiele z nich będzie patrzyło na Częstochowę, bo jeśli tam uda się uporządkować sytuację, to wdrożone rozwiązanie będzie można skopiować gdzie indziej. Równo o godzinie 9 września, czyli 9 miesiąca roku, rozpoczął się Światowy Dzień FAS. To coroczna inicjatywa, której celem jest uświadomienie przyszłych matek, jakie są skutki picia alkoholu w czasie ciąży oraz jego wpływu na rozwój płodu i dziecka. Karolina Komada. Jedna lampka wina, drink czy piwo. Wciąż panuje mylne przeświadczenie, że to bezpieczna dawka alkoholu, którą może wypić kobieta w ciąży. Miałam styczność z dziećmi, z rodzinami, gdzie dzieci miały zespół FAS i naprawdę no, trzeba na to uważać i zwracać uwagę, że jednak ten alkohol to jest praktycznie no, tak jak narkotyk. I może wyrządzić w ciąży nie tylko matce szkody, ale przede wszystkim dziecku, które jednak no jest z mamą połączone, tak? Tak samo jak papierosy, gdzieś ten alkohol szkody wyrządza, więc ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby w ciąży, a mam tylko jedyne dziecko, no zaszkodzić, tak? A zaszkodzić może każda ilość alkoholu. To za problemy ze wzrokiem. Uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Oby było chore! Rocznie w Polsce aż 9 tysięcy dzieci przychodzi na świat ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. W Dzień Świadomości FAS lekarze i specjaliści przekazują informacje o negatywnych skutkach spożywania alkoholu w czasie ciąży. Są takie charakterystyczne cechy rysy twarzy. To jest charakterystyczny układ oczu, brak lub bardzo słabo zaznaczona rynienka podnosowa. Bardzo często występują również wady innych narządów, takie jak wady serca, wady kośćca, wady układu moczowo-płciowego. A także niższa masa ciała, wzrost czy mniejszy obwód głowy. Jednak warto pamiętać, że FAS nie powoduje tylko zmian w wyglądzie dziecka. I przede wszystkim zaburzenie rozwoju neurologicznego, zaburzenie rozwoju emocjonalnego dziecka. Jego potencjał biologiczny, potencjał neurologiczny jest ewidentnie tutaj w różnym stopniu upośledzony. Zagrożone może być też życie dziecka w momencie, gdy kobieta w ciąży zdecyduje się na spożycie alkoholu tuż przed porodem. To już nie jest zespół FAS, ale to są objawy takie jak skłonność do hipotermii, jak skłonność do hipoglikemii lub inne zaburzenia, które mogą nawet stać się powodem zaburzeń zagrażających życiu dziecka. Ważna jest nie tylko edukacja i profilaktyka wśród kobiet w ciąży. Istotne jest też stworzenie zaufanej przestrzeni, często przez pielęgniarki i położne, gdzie kobiety mogą mówić o swoich obawach lub chęci rezygnacji z alkoholu. Na śląskie drogi wyjedzie od jutra kilkanaście nowych karetek wojewódzkiego pogotowia ratunkowego. Te pojazdy, które służą do ratowania życia, szybko się zużywają, bo statystycznie karetka WPR wyjeżdża do akcji co 3 minuty. Paweł Jędrusik. Łukasz Kuśnierz to jeden z ratowników, który będzie korzystał z nowej karetki pogotowia. Na pewno będą jako nowe pojazdy mniej awaryjne, choć te stare też nie możemy jakoś tak bardzo narzekać. Na pewno podniesie to komfort mojej pracy. Mam nadzieję, że podniesie to również bezpieczeństwo pacjentów. Takich karetek wyprodukowanych przez Mercedesa trafiło do wojewódzkiego pogotowia ratunkowego 14. Teraz tylko trzeba będzie do nich przełożyć podstawowy sprzęt i będą mogły służyć mieszkańcom.
Tam jest respirator, defibrylator, pompy strzykawkowe, pulsoksymetry, urządzenie do kompresji klatki piersiowej. No, mnóstwo sprzętu medycznego, który niestety jest ciężki, dlatego te karetki są już na kategorię C. Koszt zakupu ambulansów wyniósł 12,5 miliona złotych, z czego 6 milionów złotych przekazało województwo śląskie. Bardzo się cieszymy, że będą one ratować życie pacjentów w województwie śląskim. No, cieszę się bardzo, że ta flota rośnie i jest cały czas wymieniana. Niedługo prawie już 60 nowych karetek w ciągu 4 lat wymienionych przez województwie pogotowie. Nowe ambulanse trafią m.in. do Katowic, Chorzowa, Tychów, Gliwic, Bytomia czy Rudy Śląskiej. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałek. Jutro czekamy o stałych porach. Do zobaczenia.